Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku This is the Police. Kontynuujemy sobie naszą zabawę, zobaczymy co to dalej będzie, jak długi dzisiaj nam odcinek wyjdzie. No i co, jedną rzecz w ogóle chcę sobie zobaczyć. Jak sobie wyjdę w ogóle do menu głównego, to mam taką jedną fajną opcję, jak nam wczytaj, to mam pokazane, kiedy mam dać pieniądze dla Fraja, tak więc patrząc tutaj na ten kalendarz mogę łatwo rozkminić, a w którym miejscu będę musiał już mieć ten hajs gotowy. Już mam połowę, więc nie jest źle. Jeszcze mam rzecz do sprzedaży, a sama gra w ogóle trwa do końca grudnia. Jeżeli byście się zastanawiali, to się pojawiało w komentarzach. Ale kontynuujmy po prostu i zobaczmy, co się będzie działo. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, jak lubicie serię. No i zobaczymy, gdzie nas to wszystko poprowadzi. Jarbrod nie przyjdzie do pracy, świetnie. Postawiono mnie na nogi, nie mogę się doczekać jakiejś akcji. Mam nadzieję, że nie złapał pan. Okej, cieszę się, panie alkoholiku. Ten nie da rady pracować, świetnie, Percy. Nie mogę gdzieś pracować, nie mogę już. Nie chcę, żeby ktokolwiek zapytał dlaczego, ani ty, ani nigdy inny, sprawy osobiste. No dobra, okej, zostań, Shinny, może odzyska szacunek. Słyszał pan o filmie Sid i Nancy? Na pewno, wszyscy o nim mówią. Nie. Czy straci szacunek? Trochę się bałem. A co, jak to się dopiero za chwilę pokaże? Nie wiem. Dobra, rozpocznijmy dzień w takim razie. I znowu ustalamy w takim razie ten. No dobra, zobaczmy, co tutaj było najtańsze. Wydaje mi się, czy zupa jarzynowa chyba była najtańsza, albo zupa cebulowa. 380, tutaj też. Dobra, dajmy jarzynową. Tutaj najtańszy był hot dog. Spróbuję jak na razie oszczędzić tyle, ile się tylko da. Chyba lody tutaj były najtańsze i tak $190. A tutaj ten cały, no na pewno nie fizikola, no chyba mnie pojebało. O, jesteśmy w budżecie. Ale co im będzie nie pasowało? Ten gościu chce pączków. Ile kosztują pączki? Czy one będą jakoś super drogie? Pieguski? Dobra, one nie są jakoś super drogie. Nadal jestem w budżecie. Pączki ze stołówki. Aha, ten znowu już nienawidzi pączków. Ale Age jest o wiele bardziej chyba lojalny, mam wrażenie. Tak więc wróćmy może do lodów w takim razie. Skoro ten nie chce, nie, już teraz mu odmówiłem, nie chce za bardzo, wiecie, nadwyrężać jego zaufanie i lojalności. Marshall, makaron i ser doskonale się ze sobą łączą. Czyli ten chciałby pewnie... Makaron i ser? Tutaj jest makaron i ser w lasagne. Jemu chodzi o zapiekankę makaronową pewnie, zapieczoną serem. No, $19 mogę jeszcze wydać. Tak jak czekolady, kocham tylko ciastka. Świetnie się łączą. Ten by chciał, kurde, pieguski w takim razie. No, tutaj już 133 przekraczam, ale no czego się nie robi, żeby ich troszeczkę zadowolić. A któryś tutaj, no ten chciał na przykład pączki. Aczkolwiek ten właśnie nienawidzi, kurwa, pączków. No to ale dobra, pieguski też są dobrą opcją i od razu Maguire'a uszczęśliwimy. Byle nie rosół. Dobra, rosołu nie ma. Moja babcia zawsze powtarzała, że to dzięki niemu mało chorujemy. Mieliśmy go dzień w dobra, czyli on nie chce. Aha, ten nienawidzi zapiekanki makaronowej. Czyli któremuś... Dobra, trudno, to wróćmy w takim razie do hot doga. Olejmy tą zapiekankę i też trochę zaoszczędzimy na hot dogu chyba. Nie. Zapiekanka jest tańsza? 380, a hot dog 323, dobra. 76 i tak jestem do przodu. Ten chce to, zazwyczaj nie grymasi, nie grymasi. O, może już nie będą grymasić. Zauważyłem, że grymaszą tylko ci, którzy mają naprawdę wysoki profesjonalizm. Dobra, no chyba damy radę, mam nadzieję. Następne. Zdarzyło ci się przekroczyć budżet, tak wiem. Dobra, jest dobrze. Nikt się nie czepia. Teraz kurwa to wszczęte śledztwo. Jakby coś się zdupcyło. Czemu ja tego jednego aspektu wtedy nie dostałem? Nie wiem. Mam nadzieję, że nic mi się tutaj nie zbagowało. Wyślijmy kogoś, kto ma w miarę fajny poziom inteligencji. Może to ma jakieś większe znaczenie. Belmont Spurlock. Dobra, wyślijmy mu Radiana. On będzie najlepszy. To miał być niebyły chłopak, a kierowca ciemnego samochodu. Leć. Leć na akcję i pokaż mi, co potrafisz. I zobaczymy teraz w ogóle, co się będzie dzisiaj w mieście działo. Dobra. Face me, bro. $265, bardzo miło. No to nie jest jakiś super wielki zysk, aczkolwiek mam nadzieję, że będzie coraz większy z każdym dniem, ponieważ po coś te pieprzone rzeczy mu oddawałem. Horsemoon. Horsemoon? Jak on się nazywa? Horsemoon? 2 miesiące temu śnił mi się okropny koszmar. Jako myszkę ścigał mnie w nim czarny orzeł o przeszywającym spojrzeniu. Wreszcie mnie złapał i rozdarł na strzępy. Już po przebudzeniu doszło do mnie, że coś mnie podrapało prawie na całym ciele. Nie potrafię tego wyjaśnić. Mój kot, Nostradamus, w życiu nie zrobiłby mi krzywdy. W każdym razie natychmiast pogorszyło mi się samopoczucie i na moją prośbę szeryf Wells puścił mnie na dłuższy urlop. Pozwolił mi przy tym... wrócić w każdej chwili, zatem jest ten kredyt hipoteczny. Aha, dobra, nowego policjanta mamy. Nie jest jakiś super wybitny, ale jest. Przemoc wobec dzieci.
synek fryzjerki nie mógł usiedzieć w miejscu, przeszkadzając matce w pracy. Kobieta najpierw na niego krzyczała, ale gdy to nie poskutkowało, chwyciła rozgrzaną lokówkę i przypaliła dziecku rękę. Wow! Dobra matka. Okej, wyślijmy kogoś z negocjacjami, żeby tutaj dopełnić, to może jeszcze Rockmana, który ma krycie się, podkradnie się. A niech jedzie per... Nie, kurwa, stanie mu się coś. Jebanie alkoholicy, god fucking damn it. Ten w ogóle nie miał nie przyjść do pracy, czy to jest po prostu informacja, że on jest najebany w pracy? 520 trochę się okazuje za mało, to wyślijmy Klimziego, ale zamiast Fletchera możemy w takim razie, bo on ma tutaj negocjacje fajne, strzelanie, szybkość, tutaj Rockmana. No, żeby nie przegiąć z tym profesjonalizmem. Dadzą radę, myślę. 548 in zaginięcie, salon piękności. No dobra. Salon piękności, piękna niebestia. Starszy pan zgłosił, że jego żona zaginęła podczas wizyty u fryzjera. Przysięgam, w jednej chwili siedziała na krześle, a w następnej już jej nie było. Te nożycorękie wiedźmy musiały zrobić jej coś strasznego. Jestem absolutnie przekonany, że to jest fałszywe zgłoszenie, aczkolwiek nie chcę trochę ryzykować. W ogóle przypomniałem sobie, dzisiaj jest ten dzień, kiedy Carter mnie wychuje i będzie miał po prostu nieprawdopodobną pewnie ilość kapsli. Ciekaw jestem, jak to fabularnie zostanie rozwiązane. No dobra, wyślijmy kogoś może inteligentnego i do tego na przykład tego Jacoba. Niech jadą, jadę. Trudno. Nie będę z góry zakładał, że coś jest fałszywką. Trudno, jest fałszywką, to jest fałszywką. Chyba, że będę tak, będzie jakiś oczywiście idiotyczny. Taki oczywisty idiotyczny, o. Chłopiec z poparzoną dłonią siedzi w kącie i płacze. Jego matka bez słowa zawija starszej klientce włosy na lokówkę. O, świetnie. Świetnie. Udziel chłopcu pierwszej pomocy może? Bo nie, obezwładnijmy kobietę. No i się udało. Chłopcem zajmą się pracownicy ośrodka pomocy rodzinie. Miał oparzoną rękę i siedział w kącie, to nic super strasznego się nie stało. Wow, co tu się kurwa dzieje? A menu obiadowe na pewno wołał pomstę do nieba, co? Nigdy nie da się zadowolić wszystkich, a dobrze rozumiem te zmartwienia, działam przecież... Mój lokal zajmie się każdym aspektem przygotowania i dostawy posiłków dla wszystkich pańskich podwładnych. Wystarczy, że wypisze pan czek. No nie mam tych pieniędzy nawet, aha. Czyli to by mnie uwolniło przed koniecznością dobierania tego żarcia samemu. Za takie pieniądze? To ja to olewam, to ja już wolę kurde samemu to robić. No, oczywiście, że fałszywkę. Nie pamięta, że żona zmarła 5 lat temu. O Jezus Maria, to trochę smutne w sumie. Dobra, niech powracają w takim razie i zobaczymy, co tutaj jeszcze wydziałamy dzisiaj. Cyk. Apteka Wylwa. Wylwa. Prawie jak wulwa, czyli wiecie, srom. Te okolice. Dobra, dziewczyna ze strzelbą w dłoni żąda, by aptekarz sprzedał jej leki bez recepty. Wow, wow, dziewczyno, tak, to na pewno ci się uda. Holy fucking shit. Krycie się na pewno przyda. On ma krycie się i szybkość, i siłę, więc dużo rzeczy damy radę zrobić. Weźmy snajpera na tą akcję, może będzie potrzebny, ale jakby gdzie nie biorę snajpera, staram się jednak tą akcję też rozwiązać w inny sposób. Kogoś do negocjacji. Jeszcze około 600 nam brakuje. To niech jeszcze Klimzy jedzie. Będzie dobrze. Damy radę. A co się tutaj dzieje? Sklep spożywczy Gwiazda Polarna. Dwóch ładowaczy urządziło sobie zapasy. Noga jednego z nich ugrzęzła pod ciężką paletą pełną jedzenia w puszce. No dobra, to wysyłamy kogoś silnego w takim razie, żeby podniósł tą paletę, nie? Niech będzie ten. Brakuje jeszcze koło tam 300-400, to wyślimy może Jacoba, negocjacje na przykład. Wynegocjujemy z nim, że panie, wypierdalaj tam pan spod tej palety. No. O, ale kurwa, 12 tysięcy za jedzenie to w cholerę. Wolę zużywać kurde budżet i troszeczkę nad tym myśleć każdego poranka, niż być zmuszonym do takich rzeczy. Dobra, zanim odpowiemy, to poczekajmy, aż będzie reakcja na te pozostałe akcje. Podstarzały, siwiejący ładowacz spuszczał łomot młodszemu koledze, bijąc go po głowie puszką. Ile razy mam powtarzać? Podnoś pudło, kiedy policzę do 3. Ha. Dobra, rozdzielmy może tych walczących mężczyzn. Proszę bardzo. Odciąga i aresztuje starszego ładowacza. Młody mężczyzna jest ranny, ale jego życiu nic nie grozi. Fantastycznie. Zupę dostałem, fasolę i coś mu możemy przypakować. Świetnie. Dobra, rozwijają się policjanci. I tutaj jeszcze. Dziewczyna w zakrywającym twarz szaliku celuje w aptekarza ze strzelby, jednocześnie wyciągając w jego stronę pieniądze. Masz, trzymaj, nie mam recepty, ale tu są pieniądze. Kurwa, no to fakt, jakby trochę pojebane. Ja bym się kurde zakradł. Udało się! Boże, zakradanie się i negocjacje to są tak dobre rzeczy. Policjantowi udaje się zakraść do dziewczyny i obezwładnić ją. Okazuje się, że potrzebowała lekarstwa dla swojego ciężko chorego rocznego synka. I mogła zdobyć na nie recepty, ponieważ jedyny lekarz w mieście, który mógł ją przepisać, upił się i poszedł do lasu. No cóż. Dobra, co tutaj? Młody mężczyzna kosił trawnik przed domem pana Barlowa. Koniec, kropka.
Kiedy skończył, właściciel uznał, że słabo się spisał i odmówił mu zapłaty. Gość się zdenerwował, odpalił kosiarkę i zaczął gonić pana Barlowa wokół trawnika. Oh shit! Negocjacje tutaj, myślę, mogą sporo podziałać. I Maguire być może jeszcze wystarczy, jakby co... O nie, no nie wystarczy, serio? Dobra, to zamiast tego wyślimy tego. 5 mi brakuje, no! Fucking hell! Naprawdę. To Hodgesa wyślimy, ale nie z tym, bo to przesada. 320 tutaj wystarczy. To wyślimy kogoś, żeby się troszeczkę podszkolił. Horsemoon na przykład. Kim ty jesteś? W ogóle mówiliście, że ktoś tutaj to jest kobieta? Nie Spurlock. Chyba nie wiem, czy jest tutaj na zmianie. Mówiliście o jakimś jednym gościu, ten w ogóle, że rzekomo jak Tony Stark wygląda, ale że ktoś tutaj, któryś z tych policjantów był kobietą przebraną za faceta, ale to już teraz mniejsza z tym. Jedźcie. Sprawdzimy tego Hodgesa. Sprzątaczka w starszym wieku tłucze na kwaśne jabłko chłopca za to, że jeździł na deskorolce. Co za czasy! Dobra, czy Maguire sam da radę? Nie jestem pewien, ale wyślijmy może... Mam kogoś z dobrą negocjacją tutaj, Bercza i Alijewa. Jest overkill, no jest troszeczkę overkill. Ale ten Alijew ma strasznie niskie skille, ja bym coś nim podziałał. Ma dobrą inteligencję, ale dobra, to zamiast tego wyślijmy... Nie no, potrzebuje kogoś, kto ma jakieś umiejętności, więc dobra. Już wyślijmy tego na tą akcję, będzie sporo overkill. Ale zawsze jeden tam zyska trochę tego profesjonalizmu, drugi zyska i może będzie git. Okej, proszę państwa, okej. Wszyscy się pięknie rozjeżdżają, niektórzy wracają. Ten interfejs już tak mi się teraz wkręcił w głowę, ale nie narzekam. Przyjemnie się gra w policję. Tylko się trochę stresuję tym, co będzie, jakie będę miał potem problemy. Że wiecie, z hajsem i pewnie rozwojem fabuły. Otyła starsza sprzątaczka ciągnie 10-latka za włosy, przypierając go do ściany. Chłopak płacze, a pozostali klienci przyglądając się, bojąc się zainteresować. Na podłodze leżą deskorolka i zakupy chłopaka, brzoskwinie w puszce. Strzelanie, inteligencja. Powstrzymaj sprzątaczkę, nie mam chyba siły na to. Użyję gazu pieprzowego. Czy ona przeżyje? Przeżyła, dobrze, nie była uczulona. A, pomocy. I Alijew nawet dał radę. Rozpyla gaz, chwyta się za twarz, stanowi łatwy cel. Chłopak ma złamany nos i potargane włosy. Jezus Mary. No i brzoskwinie. Zajebaliśmy dzieciakowi brzoskwinie. Przecież on pewnie chciał to zjeść, do domu wziąć. Mężczyzna z kosiarką goni krótkonogiego pana Barlowa. Strzel do kosiarki, świetny pomysł. Ścigaj kosiarkę. 526, proszę bardzo. Policjant dogania operatorkę operatora i zmuszę go do wyłączenia. Pan Barlow jest bezpieczny. No i Hodges oczywiście się rozwija. Panie nasz, w naszym schronisku Eiktrnir, na stówę coś też z mitologii nordyckiej, pękła rura i woda zalała całe pomieszczenie. Większość zwierząt wzięliśmy do siebie, ale brak nam miejsca na największe psy. Czy mogłyby spędzić kilka dni w celach na posterunku? Tych pustych, rzecz jasna, żebyśmy mieli czas wymyślić, jak uporamy się z powodzią. Błagam, niech pan nie odmawia. Boję się, że zwierzaki dosłownie zamarzną na ulicy. W ramach podziękowania podarowalibyśmy panu antybiotyki. Zawsze nosimy przy sobie parę dawek na wypadek, gdyby ktoś został ugryziony. Dobra, zgódźmy się. Mam nadzieję, już tam chuj z tymi antybiotykami, ale dla dobra dogerów. Mam nadzieję, że policjanci nie będą się sprzeciwiać obecności dogerów na posterunku. Bo to też oczywiście może, nie wiem, ja myślę, że to może pomyślnie wpłynąć na morale. Że oni może zyskają trochę szacunku do mnie. W ogóle to bym sprawdził. Hodges? No, jakby łatwy. Muszę na Age'a uważać, ponieważ Age już jest blisko stracenia szacunku, a nie chciałbym, żeby Age stracił szacunek. A z tej reszty topki to nawet jest nieźle. Alijewowi trochę brakuje. Borotkę to w ogóle łatwo wkurwić. Carly Fletcher w ogóle, on nie może być nielojalny. Dobra, czyli muszę na Hodgesa i tamtego uważać. Co mamy tutaj? Kolejna okazja na zarobek i jakieś pierdoły. Klub nocny Boberek. Chyba nie będzie pan zbytnio zaskoczony na wieść o tym, że sędzia Hammond Trent to kawał skorumpowanego drania. Pracuję jako jego sekretarz, więc dobrze wiem, o czym mówię. To jedyny sędzia w naszym miasteczku i władza absolutna go zepsuła. Za odpowiednią kwotę jest w stanie puścić wolno każdego przestępcę, bez względu na rodzaj popełnionej przez niego zbrodni. Ostatnio sędzia Trent darował wolność seryjnemu gwałcicielowi, mimo że dowody przeciw niemu były niepodważalne. Mam co do tego pewność, ponieważ każda sprawa i tak ląduje na moim biurku. Ofiary zbrodniarza przyszły na salę sądową, by usłyszeć wyrok i nie wierzyły własnym uszom. Zaczęły okropnie krzyczeć i Trent je wyprosił. Wtedy uświadomiłem sobie, że pora położyć temu kres. Uczyńmy zadość sprawiedliwości.
Panie nasz, sędziemu Trentowi nijak nie zaszkodzimy, bo jego wujek pracuje w Sądzie Najwyższym. Możemy jednak zemścić się na gwałcicielu. O ile mnie pamięć nie myli, lubi przesiadywać w kluby ze striptizem, ale łatwo go stamtąd spłoszyć. Proszę przydzielić do tego zadania swojego najlepszego, nieuchwytnego człowieka, który podkradnie się do sukien syna i niech nie zapomni o gazie pieprzowym. Menda nie tylko powinna dostać solidne lanie, ale także rozpłakać się jak swoje ofiary. Jeżeli pomoże mi pan zaprowadzić porządek, nauczę pańskich podwanych wszystkiego, co sam wiem. A, ten będzie inteligencję boostował policjantom, co? No to jest fajna opcja, dobra. Czyli potrzebujemy, kurde, kogo? Nieuchwytnego, który podkradnie się, czyli krycie się musi mieć dobre, ale być może też szybkość i też siłę. I to musi być ktoś, kto ma gaz pieprzowy. Kto ma w ogóle gaz pieprzowy tutaj z moich? Czy ja mam? Ten ma gaz pieprzowy. Ma dobre krycie się, ma dobrą szybkość, ma dobrą siłę. Borotka, czas na twoją akcję. Mam nadzieję, że mi się to opłaci. Mam nadzieję też, że teraz ten kurde Muradian znalazł jakieś aspekty. I może zdążę jeszcze dzisiaj zaaresztować tego skurwiela jednego. Fajnie by było. Muradian, Haro. Any moment now. Dobra. Muradian znajduje nowe aspekty, kierowca ciemnego samochodu. Da radę? Wow, da radę. Okej, okay, co my tutaj mamy? Myje niebieską furgonetkę, kierowca stoi tuż obok. Kierowca mierzy z rewolweru. Kierowca wpycha do furgonetki. Aha, dobra, ona wyszła na fajkę, więc ona na pewno nie została porwana podczas mycia. Dobra, to będzie tu, a to będzie tu. Jest, Horace Wayne, członek pogańskiego gangu ludzi lasu. Porwał pracownicę myjni, aby razem ze znajomymi z bandy złożyć ją w ofierze leśnym duchom. Tak, oskarżamy gnoja, jeszcze ludzie lasu to oczywiście wiadomo. Dobra, jezioro Jormungandr. O, proszę bardzo, mamy to. Jezus Maria, przecież to był wąż świata, to jest Jormungandr, jeżeli dobrze pamiętam. Horace Wayne lubi nocami pływać w przerębi. No mamy noc, tak więc kurwa Horace, lecimy po ciebie. Masz łokieto kurwa, na lewo i się wywiniesz. Dobra, ci dwaj wystarczą. Jedźcie panowie. Tu mam też wezwanie, wymuszenie. Jakiś drab szarpie samotną matkę, żądając od niej pieniędzy za ochronę. No dobra, to wyślijmy jakiś cwaniaków w takim razie. Wyślijmy Maguire'a, a może wyślijmy Marszala raczej. Da radę, krycie się, strzelanie, szybkość. Zakradniemy się do skurwy syna i będzie dobrze. To wyślijmy też na przykład Fletchera, on ma wysokie negocjacje. Niech jedzie też Loftis. I okej. Nie, jeszcze mi brakuje? To. Horsemoon? No, on nie ma żadnych skilli, może mu się w końcu... O nie, no serio? Wróżka ostrzegła mnie, że o zmierzchu zainteresują się mną złe duchy. Aha, kurwa, czyli on nie będzie w nocy jeździł na akcję, tak? Świetnie. Aha, nie. Jakby znowu się sprzeciwi? Nie. Jakieś będzie pierdolił głupoty, trudno mi powiedzieć. Percy, kurwa, jedź! I Springer też. Mam nadzieję, że nic im się po drodze nie stanie. Że nie będą prowadzić tego samochodu, którym oni tam wszyscy jadą. Akcja trochę dupiana, ale powinno być dobrze. Panie nasz, bez problemu udało mi się podpełznąć do tej kreatury i ukradć ją za pomocą puszki gazu pieprzowego. Nędznik płakał jak bubr i błagał mi o wybaczenie. Ponoć już nigdy nikogo nie skrzywdzi, ale moim zdaniem nie warto mu wierzyć. Hahaha, Borotka szanuje. Mimo to sekretarz był zadowolony. Powiedział, że w niewielkim stopniu zdołaliśmy wymierzyć sprawiedliwość i kazał pana poinformować o swojej gotowości do udzielenia lekcji. Okej, okay, fajnie. Kaseta z muzyką, odtwarzacz kaset, 300 dolków, instruktor ćwiczeń inteligencji, dobra. Nadal tajemnicą jest dla mnie, czy będzie się szkoliła jedna osoba, czy więcej, ale to dopiero pewnie będzie mi dane zobaczyć, jak będę miał na tyle pieniędzy, żeby sobie pozwolić na takie rzeczy. Samotna matka znów spóźniła się z czynszem za wynajem przyczepy. Właściciel postanowił zwyczajnie jej o tym przypomnieć. Aha, czyli cała ta dojebana akcja, którą wysłałem tyle osób, to był fałszywy alarm. Świetnie. Ale zobaczmy, czy tego gościa w przerębli tam dormo. Dojechali już na miejsce. Miga ta linia. Macie go? Macie go, panowie! Gratulation! I punkciki rozdajemy. To negocjacje w takim razie, zawsze dobra rzecz. I ten też. To krycie się. O, Jacob, to jest, to mówiliście, że to jest A, Sheila! Ty faktycznie, Sheila ma na imię. Horace Wayne, proszę państwa. Horace Wayne. No ja bym, kurde, gnoja szczerze mówiąc, przesłuchał. Horace Wayne, to zabawne, że porwałeś kobietę. Myślałem, że wariaci ubierający się w ten sposób wolą małych chłopców. Co to za strój? Wyglądasz niczym Dusty Fontaine, ten detektyw z ostatniego kuszenia Neptuna. Lubisz czytać? Niech zgadnę. Swój tradycyjny kostium klauna oddałeś do pralni, dlatego dziś występujesz w stroju dupka. O Jezus Maria. Jakby lepiej ich nie wkurwiać, mam wrażenie, że w tych wszystkich przesłuchaniach dobrze jest lecieć po prostu tak przyjaźnie z nimi i oni wtedy kooperują, więc może to. Bo wydaje mi się, że to jest takie najbardziej PG. Kiedyś uwielbiałem czytać, ale teraz mam czas jedynie na to, co przynoszą mi członkowie bractwa.
Co każą ci czytać? Pewnie jakiś pogański bełkot. Nie brak ci prawdziwych książek? A książki Bobiego Flasha? Dzieciaki mają bzika na ich punkcie. No właśnie, dzieciaki. Szczerze mówiąc, dziwię się, że w ogóle umiesz czytać. Co każą ci czytać? Nie brak ci prawdziwych książek? To będzie hardkorowe. Tutaj myślę, proponowanie jakichś dziecięcych książek to będzie nie za bardzo. To mi się średnio podoba, bo pewnie, bo jakby sugerujemy, żeby się oddalił od tego gangu, ale no, może spróbujmy. Pal 6 książki. Tęsknię za prawdziwym jedzeniem i muzyką, za prawdziwym życiem. Czyli gościu troszeczkę się oddala od tych, wiecie, głównych założeń gangu. Coś tutaj nie pasuje. To może, kurde, dam radę go... Co tutaj będzie? A co z dobrą muzyką? Woli słuchać tego jazzowego szajsu? 2. Nie wiedziałem, że w sekcie panują aż tak surowe zasady. Po co w ogóle do niej dołączyłeś? Może to nie jest miejsce dla ciebie? Prawdziwe życie stoi przed tobą otworem. Z pewnością będziesz mógł go doświadczyć, kiedy w więzieniu zgwałci cię gang 4 drwali. To bardzo realna perspektywa. Spróbujmy znowu być miłym, że może gang to nie jest miejsce dla ciebie. Może i racja, nie do końca pasuje do bractwa. Zawsze miałem pewne wątpliwości. Podobno ten gość, który porywa kobiety, działa jak maszyna. O, proszę, udało się! O, widzicie, bardzo nieinteligentnie podszedłem, kurwa, za pierwszym razem do tego wszystkiego. A teraz te dialogi troszeczkę mają bardziej... Lepiej się da zauważyć po prostu paterny, które tam są. Striptizerka przedstawiająca się jako maleńka Melba została porwana w czasie prywatnego występu. Dobra, Becz ma inteligencję na maksa, niech znajdzie wszystkie aspekty. Ach, idealnie, gościu, złapano! Pierwsza jeszcze akcja mi się aktywowała, ale to zajebiście, gdyż będzie można już jutro rano rozpocząć dochodzenie. I mam nadzieję, że uda się kogoś znaleźć. Mam nadzieję, że ta akcja przejdzie w miarę szybko i sprawnie i o ile teraz nie dostanę 15 minut cutscenek, to będziemy mogli sobie, kurde, porobić. Wszczęte śledztwo, dobra, przygotowuję wstępny raport, ale to już sobie jutro zobaczymy. Dojechał, jeszcze tylko Jacob wraca i mamy to. Zakończ dzień. Ty, będzie teraz akcja chyba z tym Carterem, o kurwa. Aresztowani przestępcy, fajnie i tyle, a Carter? O Jezus, patrzcie jak mu się sypie, patrzcie ile mu się tego sypie. Nie! On aresztował tych wszystkich. Oczywiście, mówiłem, ale czy przebije mnie? Chyba mnie przebije. Kurwa, jemu się nie powinno skończyć miejsce w tym kubku? Dobra, ja przegrywam. Ja miałem 240 około, 218. Ty, niekoniecznie... A, Carter wygrywa! Ale suma summarum, tura Cartera, no fajnie, pierwszy sobie kogoś weźmie, ale... No patrzcie, że niby przegląda ich i rozkminia. Carter wynajął tego policjanta. No nie wygląda na zbyt godnego zaufania, ale okej, nie będę nic mówił. Jeszcze kogoś sobie kupi. Patrzcie, kupi teraz każdego, ale strasznie chujowi policjanci dzisiaj są. Jakby mulligan jest, ale zero skilli, 50 profesjonalizmu. No spoko, kupuj mordo. Podpieprzy im pewnie też cały sprzęt, jebany. Szaleje teraz, patrzcie ile kapsli zdobył, jaki kurde cwaniaczek, 2 tasery. Cartridge też pewnie mi podpierdoli, tak nie będę mógł nic kupić. Oczywiście, świetnie. Dzięki Carter, super. Tura nasza, no gówno zrobię w tej turze mojej, więc następne. Dzień 7 na 7. Nie! 4 więcej! To było ustawione, to było tak w chuj ustawione, że ja w ogóle nie mam najmniejszych wątpliwości, że to było ustawione. Oczywiście, że nie będzie pracować dzień w dzień, kurwa. Ale Shini może będzie pracować. Krimziemu dajmy już spokój, ale resztę bierzemy. Są w miarę wypoczęci, jest z nimi w miarę w porzo. Brady teraz przyjdzie do roboty. Ten też oczywiście nie będzie pracował, fuck you. Trzeba ich, kurde, posłać tego Kimela do łaźni na przykład, ale to jak rozbije gang, to będę miał hajs. I mam nadzieję, że uda mi się go rozbić szybko, bo te dochodzenia fajnie idą. No i bierzemy was, proszę państwa. Hales to też jest jakiś mega wkurwiający typ, ale mam nadzieję, że się przyda. Dobra, 24 policjantów, to bardzo fajny roster. I mamy cutscenkę. What? I forgot to give you your parking pass? I have my pass. Didn't Jesus tell you not to drink? That's right. I don't drink. I already went through that ordeal, but you... No.
Well, it's nothing to be ashamed of. Oh, I'm not ashamed. You can be sure of that. You know, it's hard to handle some things alone. And sometimes, help comes from somewhere you wouldn't expect. You can say that again. When I needed help, it was an old man named Tarek Palm, former pastor. They say he was kicked out of the church because he went crazy. I don't know the whole story. Maybe he lost his mind, but he sure didn't lose his instincts. He immediately saw the two things that were ruining my life, lies and stubbornness. So he locked me in the basement. Lost his mind? Must have been a smart guy. He locked me up in the basement with the Bible, the Koran, and the Torah. And he told me that he didn't care what I was going to believe, but every righteous man, whatever he believed, had to go through these three steps. And the first step is when you choose principles over honesty. And the second step is when you choose honesty over principles. And the third is when you don't need to choose at all, because honesty is your only principle. Now, old man Palm said that he would bring me water every morning and ask, "What stage are you on, son?" 3 weeks later, I answered, "On the third, father." And he let me go. I was a changed man. But I lied about the third stage. I was still stuck on the second one. Well, I guess that makes you a cheat. And I'm not going to play cards with you. Don't even ask. The competition between us, maybe it was stupid, but... It was only stupid when you won it. I cheated, Jack. I won because Lily helped me, brought me a pile of papers with lots of leads, and somehow this one was stuck in with the other papers. Of course, I was going to phone it in right then and there, but then I thought, what will happen if I call? The feds will arrest you. But what then? Would that be the end of it? No, of course not. There'll be reporters, there'll be some kind of investigation, and everyone will be on the hook. Lily, the other cops, our ordinary townspeople, everyone. It's hard to imagine how this would hit our town. Jack, I'm sure you understand. Lily wanted me to take things over gradually, you know, so we could work together for a few days and keep everything calm, right? But you could keep things even calmer. You can leave early in the morning. You can disappear, and no one else in Sharpwood will ever hear from you. It'll be like you were never here, like you got off the bus, you took one breath of icy air, and immediately decided you needed to get out of here. I mean, after all, who would hide from justice in a freezer? Don't be ashamed, Jack. Drink up. You haven't got through this yet. I have. I need to talk to Liam Henderson. I know, but it's important. Yes, I'll hold. Oh. Nie, nie,
nie, Jack, co ty robisz? Co ty robisz? Co się, kurwa, powieszony? Nie. O nie, to się na pewno... On. Jack, ktoś to zrobił. Jack, how could I let this happen? Who could have done this? Captain Carter caught a bunch of scumbags lately. And he made a lot of enemies. Any one of those cocksuckers could have decided anyone that... Anyone could have. But someone did. Anyone could, but someone decided. How did I let this happen? We will try to find the... Of course we'll try, Jack. Of course we'll try. The one who did this will be punished. I have no doubt. You have no doubt. Of course you have no doubt. The person who did this has to be punished. What else could happen? Lily, we did everything we could. You did everything you could. Of course. Even more. I did more. More than necessary. More than this fucking town can take. Co się tu odjebało? Szeryf Reed chce się dowiedzieć, kto odpowiada za śmierć kapitana Cartera. Dłużej chyba nie ma potrzeby jej zwodzić. Krawaciki doskonale sprawdzą się w roli morderców. Czy ktoś oprócz nich byłby w stanie dopuścić się tak okropnego czynu? Jezus Maria, my go kurwa zabiliśmy! Zabiliśmy go, zleciliśmy zabójstwo i zwalamy to na kogoś, ale dobra. Wow, mam... Aha, nawet nie muszę tego czytać do końca. O kurwa, muszę to tylko ułożyć. Ha! Dobra, przeczytajmy i tak. Przechodzień. Szedłem właśnie do kumpla, by zwrócić mu kasetę z piekielnym podmuchem, kiedy nagle na chodnik z piskiem opon wjechała czarna furgonetka i zatrzymała się zaraz przy takim staruszku z laską. Czarna furgonetka. Natychmiast otworzyły się boczne drzwi, a w środku siedział mężczyzna z pistoletem. Rozkazał kuternodze załadować się do auta. I jeszcze jedno. Ledwie udało mi się zerknąć na tego uzbrojonego gościa, ale na pewno miał jasno-czerwony krawat. Wtedy uświadomiłem sobie, że to nie jest żadne porwanie, tylko jakiś pokaz. Po co przestępca miałby się ubierać jak klaun? Wobec tego postanowiłem nie dzwonić na policję, gdy już dotarłem na miejsce. Zamiast tego wydoiliśmy z kolegą parę piw i jeszcze raz obejrzeliśmy piekielny podmuch. A wyjebane mam na twoją opinię na film. Tirowiec. Od 27 lat wożę konserwy po kraju i potrafię prowadzić samochód jak na autopilocie. Prawie drzemałem za kółkiem, a jak to mam w zwyczaju, ale nagle kątem oka zauważyłem coś dziwnego. O, przepraszam, jak... Tyle ziewam. Nie panuję nad oddechem. Boże, jak tyle czytam, to nie panuję nad oddechem i ziewam. Gdy się zatrzymałem, okazało się, że na drzewie dyndają czyjeś zwłoki. Facet musiał dopiero co wybrać sobie to miejsce i się powiesić. Potem zadzwoniłem po gliny. Wypadało przecież, by ktoś gościa ściągnął, bo inaczej straszyłby ludzi. Torba. Worek znaleziony na miejscu zbrodni. Od wewnątrz na jucie zaschła odrobina krwi. Wygląda na to, że przestępca złożył torbę Britowi Carterowi na głowę. Założył, gdy mężczyzna wszedł do furgonetki i pewnie przyjebał mu. Laska. Znaleziona na miejscu zbrodni złamana w pół laska należąca do Brita Cartera zdaje się... Kropka. Zdaje się, że Brit Carter nie chciał się poddać bez walki, choć przestępca mógł złamać laskę po dokonaniu morderstwa. Koroner. Na twarzy i głowie Brita Cartera stwierdzono ślady po brutalnym ataku. Przed powieszeniem mężczyzna został pobity. Śmierć nastąpiła natychmiast w wyniku przerwania rdzenia kręgowego. No dobra. Wysiadają z furgonetki. Każe wsiąść. Ten mówi, że rozkazał załadować się do auta. No dobra. Dobra. To myślę, że to będzie pierwsze. Ten sobie idzie. Ten mu rozkazał wsiąść. Bije i kopie go. Wysiadają z furgonetki, biją i kopią. Nie, to mi do końca nie pasuje. Jeden, tutaj jest 6, a tu muszę wpakować 5, więc któryś tutaj nie pasuje. Stoi pod drzewem z butelką whisky. To mi trochę nie pasuje. Myślę, że
to będzie jakoś tak, bo to się dzieje wszystko przy furgonetce. On go tutaj bije. Tak, a może tak na zmianę? Nie, coś mi tutaj nie pasuje. On gdzieś się tutaj bił, ale widzicie, tutaj mamy różne scenerie, nie? Kurwa, jakby nie mam żadnych innych aspektów, muszę je tylko tutaj ułożyć. Dobra. Tutaj, wrzuca go do vana, bije go we wnętrzu vana. Tak, dobra, bo to jest wnętrze vana. Okej. Co teraz? Aha, wysiadają z furgonetki, on tutaj już jest pobity. Dobra. Członek szajki krawacików zabił Brita Cartera na rozkaz szefów. Carter mógł poważnie zagrozić ich operacji. Oskarż. No tak, dobra. Perspektywy troszeczkę mnie tam zmyliły. Lecimy dalej. Panie nasz, postawiono mnie na nogi, już nie mogę doczekać się jakiejś akcji. Mam nadzieję, że nie złapał pan wszystkich przestępców beze mnie. Dobra, ten się wyleczył, ten też się już wyleczył, miło. Alkohol mi zaszkodził, chyba nie dam rady dziś pracować. No ale i tak będziesz pracował. Ten kurwa tak samo. Przydałoby się któregoś wyleczyć. Ten też, hales, ty jebany gnoju. Muradian. Właśnie udało mi się zdobyć nowy magnetowid. W związku z tym cały dzień muszę być w domu, nic się nie stanie, gdy wezmę wolne. A, kurwa, weź se to wolne, jebać to. Wszystkie trzy pary, ten Borodka, z tego co pamiętam, on jest strasznie bliski bycia nielojalnym. Nie. Mój ojciec boryka się z pewnymi problemami, chcę mu pomóc, dałby im pan dzień wolnego. O jakich problemach mowa? Właśnie rozstał się ze swoją czwartą żoną i potrzebuje pomocy przy przeprowadzce oraz wsparcia. No dobra, idź jabrot, chociaż go już ostatnio nie było, ale zresztą dużo dzisiaj policjantów miałem, więc mam, no mogę sobie pozwolić. Jeszcze i znowu żarcie, o panie, dobra. Dostałem tipa od Lifika, że to nie jest tak, że ja muszę wszystkie, że jak oni mówią, że o, chętnie bym coś zjadł, to mogę tylko u nich zaplusować. Ale jeżeli tego nie będzie, to ja nie tracę, jestem na zero. Ale jeżeli ktoś mówi, że nie chce czegoś jeść, to wtedy, to wtedy muszę uważać, bo jeżeli dam coś, czego ktoś nie chce, to wtedy mi spada opinia u niego. 480, weźmy jarzynówkę, tutaj najtańszy, kurwa, hot dog jest, fantastycznie. Lody niby, no dostałem tipa, że lody, kurde, to średni pomysł, kurde, dla ochoty tych, którzy nie drżą z zimna, gdy na zewnątrz szaleje śnieżyca. W czasie mrozów gałka lodów domowej roboty rozgrzejecie lepiej niż kubek gorącej czekolady. No niby tak, ale dobra, weźmy sernik. A tutaj, a kurwa, niech będzie mleko, elo. Dobra, co powiecie? O, ten chce mleko, fantastycznie, będzie plusik u niego. Nie przepada za lasagną, okej, żaden problem. Żadnych pomarańczy, nie ma żadnych pomarańczy tutaj. Nie grymasi, o Jezus Maria. Naszła mi przez to wielka ochota na lody. No dobra, trudno mordo, nie będzie lodów. O, nie pogardzę kubkiem kawy. Czyli on chciałby kawę, ale... A ile kosztuje kawa? Ten chce mleko. Ja bym się Hodgesa trzymał raczej niż, kurde, Rosenkratza. Shini. Zjem cokolwiek, tylko nie mięso. Aha, ale ona nie chce hamburgera. Dobra, ale hot doga zje, mimo już tak samo nie wiadomo skąd pochodzące mięso. Nie grymasi. Dobra, to jest o tyle miłe, że od pewnego momentu już nikt nie grymasi. Następne. $216, trudno. Jest git. Teraz ta striptizerka. Kogo by tutaj wysłać? Mam kogoś inteligentnego, ponieważ ja sam nie wiem, to ma chyba jakieś znaczenie. Czy inteligentny... O, kurde, Shini, proszę bardzo. Tropów nie potrzebuję, ale przeczytajmy je, może, żeby wiedzieć, na kogo szukać aspekty. Szkoda, że mam nadzieję, że to jest, kurwa, ten, mężczyzna z tatuażem, a drugi jest mężczyzna w wełnianej czapce, bo do tego mam już w cholerę aspektów, ale przeczytajmy. Na podłodze w pobliżu okna znaleziono pustą strzykawkę. Okej. Kierownik klubu. Pracuję tu od 9 lat i proszę mi wierzyć, naprawdę dbamy o nasze tancerki. Weźmy taką Peggy. Kiedy do nas trafiła, była uzależniona od koki. Nie wyrzuciliśmy jej na bruk, jakby to zrobili w jakimkolwiek innym klubie. Wręcz przeciwnie, pomogliśmy jej, ufundowaliśmy jej nawet terapię w piwnicy Tereka Palma. W piwnicy? Nie minęło wiele czasu, zanim wróciła do gry. Nie ćpa już od roku. Melba zatrudniła się... Tutaj dopiero niedawno i nie zauważyliśmy, żeby popadła w jakieś kłopoty. To miła, drobna dziewczyna, bardzo ładna i bystra. Nie mam pojęcia, kto mógłby chcieć ją skrzywdzić. Odwiedzają nas sami dobrzy ludzie. No nie wiem, panie kierowniku strip clubu. Bywalec klubu. Od 16 lat spędzam tu każdy wieczór. Chryste, Stefan! Ty to masz problemy chyba jakieś. Jak to mówią, istnieją trzy rzeczy, w które można wpatrywać się przez całą wieczność. Ogień, woda i cycuszki. W międzyczasie widziałem już chyba wszystko. Panienki spadające ze sceny, szarpiące się nawzajem za włosy. Maggie, najsłodszą dupeczkę w klubie, robiącą raban, bo jakiś bezdomny zamierzał pokiereszować jej śliczną buźkę puszką. Ale by ktoś wprowadził striptizerkę w trakcie
Uprowadził striptizerkę w trakcie prywatnego pokazu? To nowość, nawet dla mnie. Komu by się chciało? Przecież ta dziewczyna to skóra i kości. Ledwo było na czym oko zawiesić. Myślę, że nie doszło do żadnego porwania. Laleczka po prostu poczuła się zmęczona zarabianiem gównianych napiwków i zaszyła się gdzieś z miłośnikiem przechodzonych tancerek. Boże, Stefan! Savage as fuck. Stoję przy drzwiach i pilnuję, kto wchodzi do klubu. Po aferze z bezdomnym i puszką muszę mieć oczy dookoła głowy, inaczej kierownik mnie zwolni. Tego wieczoru było spokojnie. Jakiś owłosiony kolej zaparkował niedaleko wejścia, ale kazałem mu spadać i więcej go nie widziałem. Zawołano mnie do środka, żebym wywalił rozrabiającego dzieciaka z tatuażem na pół twarzy. I striptizerka przyjaciółka. Peggy. Ta, co ćpała kokę. Melba dopiero co się tu przeprowadziła. Wyniosła się z Ripton, ponadto wyjeżdżała stamtąd w pośpiechu. Jej poprzedni pracodawca, właściciel klubu, miał planować dla niej coś wyjątkowego. I ani trochę się jej to nie podobało. Jej zdaniem należał do jakiegoś gangu z prawdziwego zdarzenia. Jedynego z tych, którego członkowie tatuują sobie twarze. Mógł jej szukać, co naprawdę Melbę, co martwiło Melbę, kurwa, nie umiem czytać, ale uspokajałam ją, że dupek nigdy nie wpadłby na to, by zajrzeć do takiej dziury jak Sharpwood. Szybko się zaprzyjaźniłyśmy. Zdarzało się nam nawet razem tańczyć podczas prywatnych pokazów. W dniu porwania też miałyśmy wystąpić we dwie, ale klient nagle zmienił zdanie i poprosił samą Melbę. Dał mi duży napiwek, by nie było mi przykro. Oczywiście nie było. Nie musiałam pracować i w dodatku dostałam pieniądze. Wtedy zetknęłam się z nią po raz ostatni. Nie przyjrzałam się kolesiowi. Światła w klubie są zawsze przygaszone i wszędzie coś błyska. Poza tym, mówiąc szczerze, nie lubię patrzeć, bo to zazwyczaj żałosny widok. Wolę myśleć o czymś innym. Pusta strzykawka. Pracuję od 9 lat. Ha. Jakby nie ma tutaj jakby definitywnej odpowiedzi. Mężczyzna z tatuażem z jednej strony jest, a z drugiej strony mamy mężczyznę w wełnianej czapce. Mamy motyw tego, że ten jej poprzedni pracodawca był szefem gangu, gdzie sobie tatuują twarze i to by pasowało do gościa z tatuażem. Chociaż czy on ma ten tatuaż na twarzy? Jakby nie widać tutaj tatuażu na twarzy. A z drugiej strony jest inna ważna rzecz, że... Jakiś owłosiony koleś zaparkował niedaleko wejścia, ale kazałem mu spadać. Jakby mam wrażenie, że wełniana czapka to może być, że to jest Nie, no to nie jest owłosiony koleś. Kurwa. No mam tutaj mocny dylemat, szczerze mówiąc. Kto to może być? Czy to będzie mężczyzna w wełnianej czapce, czy może będzie mężczyzna z tatuażem? Nie wiem. Myślę, że potrzebuję jakby więcej aspektów, żeby może się dowiedzieć do końca, jak to działa, bo to mi na dość trudną sprawę, szczerze mówiąc, wygląda. Dobra, wiecie co? Ja bym przydzielił dwóch policjantów. I Shini, i przydzielmy też Halesa. Niech szukają osobnych tych... Tutaj niech będzie mężczyzna w wełnianej czapce, a tutaj niech będzie mężczyzna z tatuażem. Na razie nie jestem do końca pewien, który to może być, bo nie mamy żadnej definitywnej odpowiedzi, niestety. Szukajcie, nielojalne chuje! Mam nadzieję, że się do czegoś przydacie. Ło, jak dużo mam policjantów. Ło, jak fajnie. Panie nasz, $67. No dzisiaj cienko. Mam nadzieję, że kino się jeszcze rozkręci i będzie tak po na przykład $500 dziennie mi dawało. Byłoby fajnie. Pijany pracownik wrzucił do gabinetu szefa granat, który nie wybuchł. O ja jebie. Dobra, ktoś z negocjacjami by mi się przydał. Niech jedzie Rosenkrantz bez wypoczęty. I ktoś może z kryciem się na przykład, albo z szybkością. Krycie się tutaj. No nie da rady. Dobra, to niech idzie Percy. Może się... Kurwa, no nie styknie ten Percy. Loftis. Dobra. Tamci dwaj dadzą radę, a ten ostatni tylko na dopełnienie profesjonalizmu i... Będzie dobrze. Tak myślę. No dziej się coś, gro, dziej się coś. Tutaj mam te kurde moje usługi. Co mamy? Terapia alkoholowa, $750. Nie chcę wydawać jeszcze hajsu, póki nie wiem, czy rozwalę ten gang na czas i w odpowiedniej czasie. Łaźnia. To też bym obczaił, żeby się dowiedzieć, ile mogę tutaj, kurwa, osób posłać. Bo na pewno by to pomogło z lojalnością niektórych z tych ludzi. Czy tak będzie? Nie wiem. Bo tutaj mamy jeszcze... Potem już są chyba tylko treningi. Tutaj jest siła, negocjacja, strzelanie... Sprawność, inteligencja, ukrywanie się. Mam dużo tych treningów. Ile mogę wysłać osób na te treningi, też kurwa nie wiem. Dobra, w końcu to sprawdzę, ale jeszcze nie teraz. Pijany pracownik siedzi na biurku swojego szefa, ściskając w ręku granat. Zepsute cholerstwo. Zrobiłem wszystko jak trzeba. Wyciągnąłem zawleczkę, rzuciłem i schowałem się przed wybuchem. O czym zapomniałem? Nakaż mężczyźnie odłożyć granat i cofnąć się.
spróbujmy. 557. Sukces, granat ćwiczebny, policjant aresztuje. Dobra, zajebiście, udało się. Whisky znaleźliśmy, dorzućmy temu rozemplecowi w takim razie szybkość, ktoś jeszcze. O, proszę, Loftis, dobra, krycie się, miej krycie się. Proszę, jest 16, nic się nie dzieje. O, właśnie, mamy wandalizm, proszę. Ktoś widział, jak pewna kobieta polała świeży grób paliwem, a następnie go podpaliła. Boże, jedyny. Najebane stare kobiety. Dobra, to weźmy, dajmy tutaj kogoś, kto ma krycie się. I dobym kogoś, kto ma też negocjacje. Albo dobra, bo Jacoba wymęczymy. Mamy kogoś jeszcze dobrego w negocjacjach? Belmont. Belmont jest szokująco dobrze wyskillowany jak na gościa, który ma tyle profesjonalizmu. To był dobry pik, bo znaczy, że wziąłem go już z jakąś pewną ilością skilli. Na wejściu, co jest dobrą rzeczą zawsze. Dobra, przeczekajmy, aż wróci tutaj część tych ludzi. Marshall. Panie nasz, przygarnięcie psów ze schroniska okazało się fantastycznym pomysłem. Mac i Gordon spędzili masę czasu bawiąc się z nimi i je głaszcząc. Kto by sądził, że umundurowani, uzbrojeni dorośli ludzie będą się tyle uśmiechać? Ohoho! Ojej! Jak mnie to cieszy niezmiernie. Dokładnie na taką akcję liczyłem. Sklep spożywczy Gwiazda Polarna. Tęgi, starszy mężczyzna grozi sklepikarzowi siekierą, żądając, by ten opróżnił kasę od domu pieniądze. Dobra, gość jest tęgi, więc potrzebny jest zdecydowanie ktoś silny. Weźmy tego, poślijmy i dużo profesjonalizmu też. Może negocjacje? Może negocjacje jeszcze tutaj? I dorzućmy znowu na przykład pękina, żeby się podszkolił. Dobra, lecisz. Powinno dać radę. Dwie osoby, kobieta i jej 6-letnia córka, tańczą wokół grobu śpiewając: leśne duchy nakazują ci powstać! Dozorca cmentarza pyta funkcjonariusza, czy chce pożyczyć gaśnicę. Zaśpiewaj razem z nimi. Dobra, użyjmy gaśnicy w takim razie. Co tutaj będzie dobre? No, spróbujmy tego. Dlaczego? Krzyczy kobieta. Przez ciebie rytuał wskrzeszenia mojego męża zakończył się fiaskiem. Duchy nie zobaczą blasku jego nieśmiertelnej duszy w ciemnościach. Teraz już zawsze będę wdową. Winowajczyni wybucha płaczem i oblewa funkcjonariusza resztą paliwa, a następnie próbuje drżącymi dłońmi wykrzesać płomień. O kurwa! To może być niebezpieczne. Szybkość, podbiegnij do kobiety. Uda się? Proszę, proszę, proszę. A, dobra, nikt nie zginął. Jezus Maria. Funkcjonariusz precyzyjnym ruchem zabiera kobiecie zapalniczkę. Niepocieszona wdowa daje się zaaresztować, nie stawiając oporu. Dobra, oblany policjant nie grozi. O, jeszcze ropę naftową dostałem, świetnie. Dobra, okej, udało się. Troszeczkę się tam zestresowałem. No, policjant oblany benzyną to nie jest sytuacja, którą należy traktować po macoszemu, no. Sam, ja tam nie chciałbym być oblany benzyną. Wiecie, o co chodzi. Nikt nie chciałby być oblany benzyną. No chyba, że lubi być oblewany benzyną. Napaść. No już, ruszaj się, krzyczy złodziej, wbijając swoją siekierę głęboko w ladę. Okazuje się, że sprzedawca ociągał się nie bez powodu. Pod ladą miał ukrytą własną siekierę. Chwyta ją i staje się jasne, że nie ma zamiaru oddać ani centa. Ja pierdolę. Oglądaj walkę wikingów z Sharpwood. Spróbujmy gazu pieprzowego. Mam nadzieję, że się uda. Jebo! Udało się. Policjant używa gazu na przestępcy, ten upuszcza siekierę i kryje twarz w dłoniach. Policjant z łatwością dokonuje aresztowania. Sprzedawca chowa swoją siekierę pod ladę i kontynuuje obsługiwanie klientów. Dobra, gitara. Nie chciałem, żeby któryś z nich zginął, bo czuję, że gdybym pozwolił wikingom walczyć, to by się pozabijali po prostu. A co to będzie to? Uuu, mamy nowe dochodzenie, no tak. Dobra, to lecimy w inteligencję w takim razie. Ktoś mądry niech jedzie. I szukamy. Te wszystkie rodzaje znaczków mi się już mylą. Wezwania i te prośby o pomoc czaję, ale te fioletowe to zawsze mi się kojarzą z tym, że jadę kogoś już zaaresztować, bo teraz dużo mi się dochodzeń pojawiało tak w sumie samo z siebie dzięki temu gangu. Gangowi w sumie. Dobra, zagadka zgubionych butów. No zobaczmy, wszczęte śledztwo. Czy cokolwiek tutaj zobaczy w ogóle w tych aspektach? Mężczyzna w wełnianej czapce. Biorą narkotyki! O kurwa, proszę bardzo, mamy to. To będzie strzykawka, jak nic. Tutaj nie ma niczego o narkotykach, ty tylko opierdala. A ważne jest to, znaleziono pustą strzykawkę. To będzie mężczyzna w wełnianej czapce, mówię wam. Chyba, że tutaj będzie jeszcze jakiś aspekt, który nam mówi o narkotykach, ale wątpię. Bo nic tutaj się nie pojawia narkotykowego, a to nam, myślę, mocno sugeruje. Jedna pierdoła, która nam dokładnie wskazuje jakiegoś gościa. I ten gościu z tatuażami wszędzie to dla zmyły. Mówię wam. No dobra, jak to wygląda? Mówi coś do Peggy Maldini i maleńkiej Melby. Peggy Maldini wychodzi. No dobra, jakby to było? Wchodzi do pokoju prywatnych tańców. Dobra, chyba tutaj wchodzi do pokoju, coś do nich mówi, ta wychodzi z napiwkiem, strzelają narkotyki i potem ją porywa. Zapewne tak będzie.
Czuję, że tak będzie. Mam nadzieję, że tak będzie w sumie bardziej. Ale o tym się już przekonamy w kolejnym odcinku, bo jeszcze jakieś aspekty muszę znaleźć. Ale to będzie dobre, bo to mnie przybliży, proszę Państwa, do ludzi z lasu. No tak, mamy pierwszą, ale ten jeszcze śledztwo tutaj robi. To sobie zobaczymy na początku następnego dnia. Czy jakaś cutscenka tutaj będzie jeszcze? Pewnie tak, albo i nie. Aresztowani przestępcy, 15. No dzisiaj nie było super zysku, bo nie było też jakichś turbo pojebanych akcji. Nie aresztowałem dużo osób. Kogo my tu mamy? Nikogo super niesamowitego, szczerze mówiąc. Ale są tańsi, widzicie? Ale są też trochę słabi. Rubara wydaje się być fajny. Zawsze to jest 195 za 30. Dobra, weźmy go, jolo. Zawsze więcej policjantów się przyda. Pałkę weźmy, granat ogłuszający i będzie dobrze. Mamy jeszcze sporo w zapasie, więc to mnie cieszy. Dobra, kolejna zmiana w takim razie. Weźmy Age'a, Marshala, Maguire'a. Aliew będzie chciał pracować, poślemy Gnoja na dochodzenie. Ten. Cyk, Shinny nie będzie chciała pracować. Oczywiście. Ale może jeszcze odzyskamy jej szacunek. Mam nadzieję. Może jej do łaźni wyślemy czy coś innego. Jak będzie okazja, oczywiście. Lejte, muzyka. Dobra, pracujcie. Jakby nie potrzebuję aż tylu policjantów, szczerze mówiąc, więc może pozwólmy niektórym po prostu odpocząć. Zobaczę, ile będę miał ich po prostu, bo 24 to był totalny overkill. Kimmel będzie pracował, o dziwo. Chcę wziąć tych, którzy mają zielony pasek tak naprawdę, jeżeli mi starczą, bo po co brać ich aż tak dużo, szczerze mówiąc. To może odcyknę każdego, kto jest tak prawdziwie zmęczony. Na przykład muzykę odcyknę. Tracę niestety tą taktyką ludzi, którzy są naprawdę doświadczeni, takiego Age'a na przykład. Ale 24... Jeden Age jest warty, kurde, trzech chujowszych policjantów. Ale dajmy im odpocząć. Borodce może też? No, żeby wrócili w pełni sił tak naprawdę. Dobra, jeszcze któregoś z nich wykorzystam lekko. Weźmy Age'a i Borodkę. Będzie dobrze. Zakończmy dzień. Mamy cutscenkę. Did something happen? I saw the file. Captain Carter's. Captain Carter's murder. So that's how it was. Everything points to this, Lily. Everything points to this, and we have no reason to doubt that... We have no reason to doubt. I have no reason to doubt. You're a cop, a very experienced cop. Much more experienced than I am. You have captured hundreds of criminals. You are a professional. You conduct an investigation. You've assembled all the facts. You wrote a report. You did a great job. You did a great job. You did everything right. What is there to doubt? Ona wie. Ona totalnie wie i już ma po prostu celownik nastawiony na nas. 100% pewności. Dobra, moi drodzy, zakończymy tutaj ten odcinek. Widzicie, mówiłem, że dzisiaj jak sobie nagram kolejne na zapas filmy, bo dziś dla was jest chyba wtorek? Tak. To dostaniecie dłuższy film. Tak więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i pa, pa.